Cześć, dzwonię do Was z orbity Proximy Centauri, czyli najbliższej nam gwiazdy. A co tutaj robię? Otóż czekam na przybycie sond misji Breakthrough Starshot. Cóż to takiego? To ogłoszona wczoraj w 55. rocznicę pierwszego lotu człowieka w kosmos ambitna inicjatywa, której założeniem jest wysłanie sond kosmicznych do Alpha Centauri, czyli układu gwiazd znajdujących się najbliżej naszego Słońca. Całość działać ma w ramach programu Breakthrough Initiatives, a ten składać się będzie z dwóch inicjatyw. Pierwsza już działająca Breakthrough Listen ma skanować nocne niebo w poszukiwaniu obcych cywilizacji, a ma robić to 50 razy dokładniej niż program SETI. Natomiast druga Breakthrough Message ma zająć się przygotowaniem ewentualnej przyszłej wiadomości do ewentualnie odkrytych obcych cywilizacji. Kolejnym zapowiedzianym elementem jest Breakthrough Starshot, czyli właśnie misja do innej gwiazdy. Co ciekawe, swoje poparcie w tej materii ogłosił znany naukowiec Stephen Hawking, który wraz z Markiem Zuckerbergiem zasiadł w Radzie Programowej projektu. A na czym ten projekt ma właściwie polegać? W ciągu najbliższych lat opracowana ma zostać technologia pozwalająca na budowę mikrosond o masie zaledwie kilku gramów każda, wyposażonych w olbrzymie w stosunku do ich wielkości żagle słoneczne. Na Ziemi zamontowany zostanie system potężnych laserów, które odpalone wytworzą odpowiednie ciśnienie światła, aby rozpędzić setki mikrosond do prędkości bliskiej 20% prędkości światła. Co ciekawe, całość rozpędzania ma potrwać jedynie 2 minuty. Pomyślcie więc, jak wielkie przeciążenia będą wtedy działały na pojazdy, co też każe się zastanowić, czy będą w stanie to wytrzymać. No chyba, że wyślemy to. Tak rozpędzone pojazdy miałyby dotrzeć do układu Alpha Centauri w zaledwie 20 lat, a po następnych 4 przekazać nam zdjęcia i dane naukowe. Dlatego, że odległość do najbliższej nam gwiazdy wynosi mniej więcej 4 lata świetlne, a fala elektromagnetyczna porusza się z prędkością C, czyli prędkością światła, no i tego już niestety w żaden sposób póki co nie obejdziemy. Projekt ambitny, ale nie niemożliwy. Jak twierdzą naukowcy związani z Breakthrough Starshot, w tym również były administrator NASA Pete Warden, który ma poprowadzić projekt, w ciągu następnych kilkunastu lat pojawią się technologie potrzebne do wprowadzenia projektu w życie. Przede wszystkim potrzeba jeszcze większej miniaturyzacji elektroniki i zasilania oraz przygotowania systemów, które wytrzymają tak długą podróż w nieznane. Opracować należy również nowoczesny typ bardzo mocnych laserów. Jednak badania w tych kierunkach już trwają i według naukowców zaangażowanych w projekt Breakthrough Starshot wyślemy te sondy w przeciągu trwania jednego pokolenia. Miejmy tylko nadzieję, że nie okaże się to być wydmuszką jak Mars One, bo będę tutaj czekał i czekał i czekał i czekał. A wy nie musicie czekać, bo następne odcinki już wkrótce, a jeżeli ktoś mieszka blisko Kutna lub ma ochotę jutro wybrać się do Kutna, to na godzinę 17 zapraszam do Biblioteki Miejskiej, gdzie będę dawał wykład, prelekcję, nie wiem jak to nazwać, będę chciał porozmawiać po prostu ze zgromadzonymi tam ludźmi na tematy kosmiczne, także zapraszam wszystkich zainteresowanych jutro o 17, Biblioteka w Kutnie, no a resztę zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. W komentarzach zostawiajcie swoje pytania, na które spróbuję odpowiedzieć w kolejnych astrofonach. No i jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to bardzo miło będzie mi, jeżeli zrobicie to właśnie teraz. Do zobaczenia, trzymajcie się!